Kardynał Stefan Wyszyński, o godności kobiety. Fragmenty. Wezwanie do krucjaty skromności, list do polskich dziewcząt, czystość twoim skarbem. Do rodziny, do małżeństwa, do narzeczeństwa wniesiesz przede wszystkim siebie. To jest twój posag, ty sama i twoje serce. Jesteś darem, to co wniesiesz będzie takie, jaka ty jesteś, czyste i nieskazitelne lub zbrukane. Szczęście twego narzeczeństwa i małżeństwa zależy od twego posagu, od ciebie samej. Jeśli wejdziesz w życie narzeczeńskie czysta, twoje małżeństwo będzie czyste. Dzieci twoje będą się rodzić z czystej matki. Próg twego domu będzie święty. Jeśli wejdziesz zbrukana, wszystko będzie zbrukane. Dobrze wiesz, jak bardzo potrzebne jest rodzinie twoje miłujące serce. Ale tylko czyste serce jest zdolne do prawdziwej miłości. I dobrze wiesz również, że aby zachować i ustrzec czystość, trzeba ją uważać za skarb i czuwać, by go nie stracić przez nieuwagę, lekkomyślność czy nieostrożne potknięcie. Jak naprawić drogocenny kryształ, gdy upadnie na bruk i roztłucze się w drobne kawałki? Jak naprawisz kryształ twego serca i ciała? Skazy zostaną, a szkoda, bo kryształ straci wtedy swą cenę. I dlatego trzeba wysiłku, ostrożności i dużej czujności, aby ustrzec swoje serce, zachować czystość i godność. Twoje zachowanie się, twój sposób życia. Tym, co ciebie najlepiej ustrzeże i ochroni, jest twoje zachowanie i postawa, sposób i styl życia. To jakby mur obronny strzegący skarbu twego serca. Od skromności i godności twego zewnętrznego zachowania zależeć będzie i już zależy czystość i nietknięta wielkość twego serca. Dlatego dziś najmilsze dziewczęta w trosce o polski kraj i polski dom, o zagrożoną godność polskiej kobiety, w walce o czyste serce polskich dziewcząt, zacznijcie krucjatę skromności w codziennym zachowaniu, w stosunkach koleżeńskich i towarzyskich z chłopcami. Zacznijcie nowy styl, prawdziwie dziewczęcy, pełen najwyższego wdzięku i kobiecości, prosty, a przecież pełen godności. Wiecie, co to znaczy ładny? To znaczy pełen ładu. Musicie być ładne. To znaczy uporządkowane, zharmonizowane wszystkim. Uczucie musi być w harmonii, z wolą i rozumem, a całe zachowanie zewnętrzne musi być wyrazem ładu wewnętrznego. Musi być ładne. Nie może się zdarzyć, by dziewczyna wewnętrznie czysta i pełna godności zachowywała się jak chłopczyca. Ot, bo taka jest moda. Musicie sobie nakazać taki styl uczesania, ubierania się, spojrzenia, gestów, słów, jaki ci dyktuje twoje serce, poddane rozumnej woli. Jasne jest, że twoje serce musi być czyste za wszelką cenę, że twoje uczucie musi być rozumne, że cała twoja postawa zewnętrzna musi być pełna godności dziecka Bożego i godności Polki, którą to godność tak ceniły wasze matki. Twój sposób mówienia. Nie wszystko jedno, jakim językiem przemawiasz do swoich koleżanek i kolegów, nawet do siebie samej, gdy cię nikt nie słyszy, gdy czegoś szukasz w pośpiechu. Nie wszystko jedno, jakie słowa rzucasz martwym przedmiotom. Słowo niegodne, twych ust coś w tobie rzeźbi. Zostawia ślad, ceń usta i słowa, zwłaszcza gdy zwracasz się do innych ludzi, gdy one w innych coś mogą wyrzeźbić. Przypatrz się, jakie usta ma Najświętsza Panna w cudownym obrazie jasnogórskim. Przedziwnie, dobre, spokojne, raczej milczące. Jak kojące są słowa z tych ust. Nikogo nie ranią, lecz goją. Ale są tak brzemienne, że do końca świata starczy ich treści dla wszystkich dzieci Kościoła. Twoje spojrzenie. Nie wszystko jedno, moja droga, jak patrzysz. Od twojego spojrzenia zależy bardzo wiele, nieraz czyjś spokój lub nawet życie. A więc panuj nad swoim spojrzeniem i szanuj je. Nie rozrzucaj go na prawo i na lewo. Włoski poeta Dante w swojej Boskiej Komedii opisuje drogę przez czyściec. Prowadzi gospodyta welonem ukochana Beatrycze. Gdy na progu nieba uniosła welon i spojrzała na niego, Dante się zdumiał, w oczach Beatrycze ujrzał Boga. Twoje oczy muszą głęboko patrzeć w oczy Najświętszej Matki, bo w nich najlepiej widać jej Syna. Gdy się w nie zapatrzysz, będą ludzie w twoich oczach oglądali co Boże.
Gdy będziesz patrzyła, a może już patrzysz w oczy ukochanego człowieka, gdy będziesz patrzyła w oczy twoich dzieci, zachowaj dla nich czystość i głębię swojego spojrzenia. Nie trwoń go, nie zniekształcaj uwodzącym przymrużeniem oczu. Naucz się patrzeć prosto i szczerze w oczy i serca ludzkie. Czystym oczom wszystko wydaje się czyste. Brudne spojrzenia jest jak zakurzona szyba. Wszystko w nim brudne i zniekształcone. Na Jasną Górę przyszedł kiedyś pewien mężczyzna i prosił o spowiedź po 20 latach. Co się stało, że dziś właśnie postanowiłeś się wyspowiadać? Pyta spowiednik. Jechałem w jednym przedziale z młodą dziewczyną. Otaksowałem ją oczami, jak wszystkie inne kobiety. Czytała książkę, raz popatrzyła na mnie. Wysiadając jeszcze, raz podniosła oczy i więcej nic. Nie powiedziała ani słowa i nagle poczułem się taki brudny, tak strasznie zły, że wysiadłem z pociągu i przyszedłem tutaj. Proszę mi pomóc, ojcze, dobrze się wyspowiadać, bo sam nie potrafię. Proś cię o takie spojrzenie, by się od niego odmieniły serca. Twoje gesty i ruchy. Spójrz na obraz jasnogórskiej matki. Na lewym ręku trzyma syna, prawą przyciska do serca. Co oznacza ta ręka na sercu? Wskazuje na serce, patrz w serce, miej serce, ale równocześnie ona tego serca strzeże. Chociaż to serce jest niepokalane, Maryja jakby trwoży się o nie. Musi je przecież zachować nienaruszone, nietknięte dla swojej jedynej, największej miłości, dla Boga, którego niesie światu. I wam potrzebny jest taki maryjny gest, taka powiedzmy w przenośni dłoń w sercu. Czy wszystkie twoje gesty i ruchy strzegą twojego serca? Czy może wręcz przeciwnie, prowokują i rzucają jakieś wyzwania? Tak często się mówi o wyzywającym zachowaniu wielu dziewcząt. Jak chodzisz, jak trzymasz swoje nogi, ręce, jak się pochylasz i podnosisz. Przyjrzyj się sobie. Twoje zachowanie powinno skłaniać raczej do przyklęknięcia przed tobą niż do znieważenia ciebie. To tylko od ciebie zależy, czy ktoś przed tobą uklęknie, czy cię sponiewiera. I od ciebie także zależy, jakie uczucie wyzwolisz w drugim człowieku. Szacunek i gest miłości, czy lekceważenie i namiętność. Pamiętaj, jesteś odpowiedzialna nie tylko za uczucia, które masz w swoim sercu dla kogoś, ale także za te, jakie budzisz w drugiej osobie. Skromność gestów i ruchów. Postawy całego ciała ustrzeże i ochroni skarb twojego serca dla wielkiej miłości, dla towarzysza całego twojego życia, przyszłego ojca twoich dzieci. Wpatrzone w Matkę Jezusową, Matkę pięknej miłości, zacznijcie dzisiaj, najmilsze dziewczęta, czujną straż nad sercem polskiej dziewczyny. Jak się ubierasz? Nie wszystko jedno, przeciwnie, to bardzo ważne. Jak w tej wielkiej krucjacie skromności, którą zaczniecie, będziecie wyglądać. Królowa Polski z Jasnej Góry ma suknię ozdobioną liliami. Czy do każdej swojej sukienki mogłabyś przypiąć lilię z szaty Matki Boskiej jako wyraz maryjnego stylu i mody? Współczesne niewiasty, nawet te na tronie, często pokazują się publicznie z niezupełnie ubrane. A przecież suknia jest po to, aby zasłaniać ciało, a nie po prostu je odsłaniać. Pamiętaj, masz strzec serca. Aby to uczynić, musisz najpierw strzec swego ciała. Czy je odsłaniasz? Czy jesteś zawsze naprawdę skromnie ubrana? Dekolty mogą być ładne, krótkie rękawy też. Jednak bez przesady. Pamiętaj, że sukienka cię okrywa, a nie odsłania. Te obniżające ubrania są nie tylko nieskromne, ale najczęściej także bardzo nieestetyczne, po prostu brzydkie. Bądź modna, ale nie bez granic. Moda także musi mieć swoje granice. Ty decyduj o wyglądzie twojej sukni, według godności twojego dziewczęcego serca i ciała. Nie dopuść, aby moda cię ograniczała, aby ograniczała twą skromność i godność. Nie dopuść, aby moda cię kształtowała, to ty stwórz modę. Nie jesteś lalką ani manekinem, by można było tobą dobrowolnie obracać. Jesteś żywym człowiekiem, kobietą, Polką, dzieckiem Bożym. Zacznijcie dzisiaj krucjatę skromności postanowieniem przyzwoitego ubierania się. Skończcie z tą straszną opinią, że Polki chodzą półnago, że są najłatwiejsze i najtańsze. Wy jesteście trudne, a nie łatwe do zdobycia. Ceńcie się, jesteście drogie, bo jesteście dziećmi wielkiego narodu, który ceną krwi kupuje sobie wolność.
Jesteście dziećmi Bożymi, odkupionymi krwią Pana Jezusa. Jesteście dziećmi Matki Najświętszej, która na jasnogórskim obrazie ma oblicze dwakroć zranione za naród. Jesteście więc drogie. Czystość waszego ciała i waszego serca nie sprzedacie za żadną cenę, bo nie ma takiej ceny na ziemi, która byłaby godna waszej czystości, która byłaby zdolna ją opłacić. Za to wy bądźcie gotowe płacić za waszą czystość drogą, choćby krwią własną, jak Maria Goretti, gdy Aleksander chciał ją znieważyć. Uderzona śmiertelnie 17 ciosami, jeszcze się broniła, okrywała nagość swego dziewczęcego ciała strzępami poszarpanej sukienki. A wy tak łatwo, tak tanio, pozwalacie się modnie rozbierać i obnażać. Czystość kosztuje, stać was na to. Przypatrzcie się cięciom na twarzy jasnogórskiej pani. Ta rycerska pani zna walkę i krew. Jesteście jej dziećmi, dziećmi rycerskiego narodu. Czystość kosztuje. To drogo kosztuje. To cnota rycerska, cnota zwycięzców i ludzi odważnych. Tchórzy i wygodnisiów na nią nie stać. Trzeba o nią walczyć, trzeba się nad nią nieraz upracować do krwi ciała i serca. Nieraz zestawia się cnotę czystości z męczeństwem. Święty Dominik Savio ukazał się po śmierci swemu wychowawcy świętemu Janowi Bosco w białej szacie przepasanej czerwoną szarfą. Święty zdumiony zapytał: skąd ta czerwień, przecież jesteś wyznawcą, nie męczennikiem? Tak, ojcze, jestem wyznawcą, ale zachowałem czystość nieskalaną, a to mnie kosztowało tak, jak męczeństwo aż do krwi. Jeśli Maria Goretti, dziewczynę z podwłoskiego nieba, stać było, z miłości dla Chrystusa i Jego Matki, na męczeńską śmierć w obronie czystości, to czyż polskich dziewcząt, wpatrzonych w zranione oblicze jasnogórskiej królowej, nie stać na odwagę, czystość i skromność? Czy nie stać was na przeciwstawienie się nieskromnej modzie, a choćby na męczeństwo opinii? Stać was na to, drogie dziewczęta, stać was na to, aby dziś u stóp Jasnej Góry rozpocząć krucjatę skromności. O czyste serca młodzieży polskiej, krucjatę czystych serc, o czyste i zdrowe moralny naród. Stać was na to, aby dziś zerwać z tą głupią i nieskromną modą, z całym zachowaniem, które obraża godność polskiej dziewczyny. Dla wielu pism wasze obnażone ciało staje się reklamą i przynętą, zaprzeczenie własnym życiem tej krzywdzą. Tej krzywdzącej opinii, jaką narzuca społeczeństwu chora wyobraźnia kilku redaktorów otaczających się dobranymi typami. Protestujcie przeciwko takiej reprezentacji polskich dziewcząt. Stać was na to, aby wprowadzić obyczaj, nowy styl, nowy sposób zachowania się, godny, skromny, prawdziwie kulturalny. Styl, który będzie strzegł godności waszego ciała i serca, przyszłych rodzin i obyczaju narodowego. Wy pierwsze zacznijcie żyć tym nowym stylem, stwórzcie go, wypracujcie, narzućcie go innym, waszym siostrom, koleżankom i kolegom, a potem zażądajcie waszą własną postawą, aby w tym stylu i inni się do was odnosili. Zachowując się godnie, same będziecie miały prawo oczekiwać takiego zachowania. Od innych będziecie miały prawo żądać go dla siebie. To będzie wasz wspaniały maryjny czyn. Jestem zbyt słaba, pomyślisz, aby wytrwać w tych postanowieniach. Co robić, jak na to zaradzić? Jest jeden sposób niezawodny. Złożyć całą siebie, swoje oczy, serce i dłonie w ręce niepokalanej. Wtedy nie działasz już ty, ale działa ona w tobie. Niech więc strzeże cię i prowadzi cię zawsze zwycięska. Jasna Góra, 27 lipca 1958 rok. Do polskich kobiet. Ubłogosławił cię Pan w mocy swojej, iż przez cię w niwecz obrócił nieprzyjaciół naszych. Błogosławionaś ty, córko od Pana, Boga Wysokiego. Nad wszystkie niewiasty na ziemi błogosławiony Pan, który stworzył niebo i ziemię. Bo tak dziś imię Twoje uwielbił, że nie odejdzie chwała Twoja z ust ludzi, którzy będą pamiętać na moc Pańską wiecznie i żeś dla nich nie przepuściła duszy swojej, dla ucisku i utrapienia narodu Twego, aleś zabierzała upadkowi przed oczyma Boga naszego. Onego czasu stał obok krzyża Jezusowego matka Jego i siostra,
matki jego Maria Kleofasowa i Maria Magdalena. Gdy tedy ujrzał Jezus matkę i ucznia, którego miłował, stojącego, mówi matce swojej: niewiasto, oto syn twój. Potem mówi uczniowi: oto matka twoja. I od tej chwili wziął ją uczeń do siebie. Podwójną pochwałę niewiasty zawiera uroczystość Matki Bożej Bolesnej. Kościół przemawia w tym dniu do rzesz ludu, wspominając chwałę dwóch niewiast wtedy, gdy rozważa boleści siedmiorakie Matki Boga. Pochwała Judyty, niewiasty Starego Testamentu, która znalazła w sobie tyle męstwa, iż poświęciła się całkowicie, aby zapobiec grozie, która godziła w wolność narodu izraelskiego. Wszystko wtedy uczyniła, ażeby ratować naród. A ten naród, wdzięczny po zwycięstwie Judyty, tak ją uwielbiał, że słowa dziś czytane do niej się odnoszące są tak wspaniałe, iż Kościół święty nie uważa za ujmę tych słów dziś przenosić na inną zwycięską niewiastę, Maryję, Matkę Boga. A oto druga pochwała, w tym razem pochodząca z ust najwspanialszych, z ust prawdy samej Boga żywego.